to, co wydarzyło się w zeszłym tygodniu, a co obiegło medialny świat, zwłaszcza tutaj w naszym Świnoujściu, to sprawa przeprosin, czy wręcz wygranego procesu przez prezydenta Żmurkiewicza z wydawcą jednego z portali, niech padnie tutaj nazwa świnoujście.pl. Nic by nie było w tym ciekawego, czy wręcz niecodziennego, bo procesy między redakcjami a politykami zdarzają się wszędzie, co dzień, o znacznie gorsze rzeczy. Ale ciekawą rzeczą, która wyróżnia ten proces i wynik tego procesu w dwóch instancjach, jego wyróżnikiem jest to, że kiedy wgryziemy się w to uzasadnienie z pierwszej instancji, które publicznie, a później na piśmie wygłosiła sędzina, nie pamiętam nazwiska pani sędzi, ale aczkolwiek doszło do rzeczy strasznych. Proszę Państwa, w sądzie usankcjonowano kłamstwo. Uważny czytelnik, mający dostęp do akt sądowych, zwrócił uwagę na jedną rzecz, że pani sędzia powiedziała i dała to również wydawcy na piśmie, czyli w swoim uzasadnieniu wyroku również tak się wyraziła, że nie znaleziono sprawcy, więc sytuacja jest taka, że ktoś za to musi odpowiedzieć. Tymczasem w jednym z programów, proszę Państwa, telewizji lokalnej, pan prezydent stwierdził wprost, że on nigdy sprawcy nie szukał, bo on nie będzie się sądził z jakąś tam osobą prywatną, która go pomawia i hejtuje, tylko on załatwi tę sprawę z tą redakcją. A więc widzicie Państwo, a w sądzie stwierdzono, że jest to właśnie w uzasadnieniu i w aktach sądowych, że sprawcy nie znaleziono. Tymczasem się okazuje, że sprawcy w ogóle tego pomówienia w stosunku do pana prezydenta, bo tu jakby nie chcę w ogóle w tej sytuacji jakby kłaść na szali, czy pan prezydent został pomówiony, czy nie został pomówiony, mógł czuć się pomówiony, prawda? Do tego ma pełne prawo nawet polityk. Ale doszło tam do tego, że usankcjonowano nieprawdę. Co jeszcze ciekawego jest, proszę Państwa, w tym wyroku? W tym wyroku bardzo ciekawą rzecz jest to, że po wydawca i jego prawnik powołali się na to samo zdarzenie w sądzie w Strasburgu, w którym węgierskie media były w podobnej sytuacji, no i Trybunał w Strasburgu jednak stwierdził, że media nie mogą odpowiadać za cudze komentarze. Media mogą odpowiadać tylko w wypadku takim, jeżeli na prośbę osoby pomówionej nie zostanie taki komentarz usunięty. W tym wypadku musimy wiedzieć, że komentarze, które się pojawiały negatywne, powiem inaczej, mówmy wprost, hejt, który pojawiał się w niektórych komentarzach na prośbę osoby, która czuje się pomówiona, zawsze redakcja i Świnoujście.pl usuwała. Ciekawostką jest to, że właśnie dzisiaj zapadł również wyrok w podobnej sprawie kontra wprost został oskarżony przez byłego polityka Platformy Obywatelskiej i byłego ministra pana Sławomira Nowaka.
tam wraz ze swoim mecenasem, który był również były wicepremier w dawnym rządzie PiS, pan Giertych, pan mecenas Giertych, w podobnej sprawie sąd orzekł zupełnie coś odmiennego, czyli że redakcja nie odpowiada za treści, które są, się ukazują na forum, czyli w tak zwanych komentarzach. Dlaczego ja to mówię? Ja nie chcę być tu sędzią w jakiejkolwiek sprawie, czy w obronie wydawcy Świnoujście, czy też w obronie polityka, tak? Bo tak już powiedziałem, każdy ma prawo czuć się pomówiony i każdy ma prawo iść do sądu, dbać o swoje dobre imię. Ale też musimy trzymać się zasad równych. Nie może być tak, że sąd w Szczecinie w bliźniaczej sprawie mówi coś odmiennego niż sąd w Warszawie. Proszę Państwa, to tylko pokazuje, jak głupi system prawny mamy. Jak nie wiemy, jako obywatele, w jaki sposób przestrzegać prawa, abyśmy nie narazili się na proces, abyśmy nie narazili się na przegraną. Ponieważ jeżeli któraś z redakcji oprze się na tym, co powiedziano dzisiaj w Warszawie, no to niewiele wskóra w Szczecinie. Daleki jestem od spiskowych teorii, że wszyscy są za, że sędziowie są, mają sztamę z politykami, choć to w wielu sytuacjach jest prawda, no bo no, o czym widziałem, jak wspólnie politycy i sędziowie pili wódkę i robili biznesy i interesy. Robiono to na moich oczach. Kompletnie się nie przejmując tym, że jestem dziennikarzem, że byłem dziennikarzem. Bo dziś jestem, proszę Państwa, blogerem. Wracając do tej sytuacji, ten wyrok jest dziwny. Nie zdziwię się, jak wydawca, którym jest pani Anita Rywczyńska, po prostu pójdzie z tym wszystkim do Trybunału Praw Człowieka. Ponieważ, jak życie pokazuje na to, co się powołano w tej sprawie, jak i inne wyroki, które zapadały w podobnych sprawach, pokazują, że jednak Trybunał Praw Człowieka w takich sytuacjach ma wykładnię zupełnie inną niż jedna z pań, która nosi togę, a wydaje wyroki w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej, czyli również w naszym obywatelskim imieniu. I nie bardzo widzę, przejmuje się jakąkolwiek prawdą, ponieważ jak sam Państwu mówię, usankcjonowała nieprawdę w oficjalnym dokumencie, jakim jest wyrok sądu i jego interpretacja. To już na dzisiaj na tyle. Do następnego razu.